Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Empik Go zaprasza do wysłuchania książki Janusza Szostaka zatytułowanej Zbrodnie niewyjaśnione Czyta Jakub Kryształ. Rozdział pierwszy Kto zabił premiera? Ta zbrodnia czeka na wyjaśnienie od 30 lat. Tymczasem jej rozwiązanie powinno być proste i szybkie. Byłoby tak, gdyby nie zaniechania, zacieranie śladów oraz zmowa milczenia osób, które brały udział w jej przygotowywaniu. Nie zabija się wszak premiera, choćby byłego, dużego kraju europejskiego bez konsekwencji. Każde państwo i jego służby robią w takich sytuacjach wszystko, aby ująć morderców. W tej sprawie zrobiono wszystko, aby sprawców nie wykryć. Ta zbrodnia w tym roku powinna się przedawnić, jednak trwa proces domniemanych zabójców byłego premiera i jego żony. Przy okazji ich zatrzymania w 2018 roku Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, stwierdził, że okresy przedawnienia za zabójstwa są zbyt krótkie i zapowiedział ich wydłużenie. Zabójstwa muszą być ścigane możliwie długo. Argumentował Zbigniew Ziobro. Ktoś mógłby stwierdzić, że skoro są osoby oskarżone o zabójstwo Piotra Jaroszewicza i jego żony, to ta zbrodnia jest wyjaśniona. Zatem historia ta nie powinna znaleźć się w tej książce. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Gdyż brakuje jakichkolwiek dowodów, aby oskarżone osoby miały cokolwiek wspólnego z podwójnym morderstwem w Willi w Aninie. Gdy okazało się, że na ulicy Zorzy w Aninie doszło do zabójstwa Piotra Jaroszewicza i jego żony, Alicji Solskiej, byłem na miejscu w pół godziny później. Potem, jako dziennikarz ekspresu wieczornego, przez wiele lat zajmowałem się tą sprawą. Rozmawiałem z policjantami, prokuratorami, rodziną i sąsiadami Jaroszewiczów. Moim zdaniem w tej sprawie całkowicie zbagatelizowano trop który szybko mógł naprowadzić śledczych zarówno na morderców, jak i ich zleceniodawców. O ile śledczy nie byli tylko marionetkami w tej grze. Była środa rano, 2 września 1992 roku, gdy w komisariacie policji przy ulicy Skrzyneckiego zjawił się Jan Jaroszewicz i poinformował o zabójstwie swojego ojca, byłego premiera Piotra Jaroszewicza. O tym, że nie żyje Alicja Solska, wówczas jeszcze nie wiedział. Jan Jaroszewicz nie mógł powiadomić policji o zbrodni telefonicznie, gdyż w domu jego rodziców kable były powyrywane i poprzecinane. Wsiadł więc do samochodu i pojechał na komisariat. Tam oficer dyżurny przyjął od niego zawiadomienie o śmierci ojca. Obok notatki o zgłoszeniu śmierci Piotra Jaroszewicza pojawiła się osobista uwaga policjanta. Nie widać po nim było oznak specjalnego zdenerwowania. Kilka lat później, gdy policjant ten zeznawał w sądzie jako świadek, stwierdził: Ja na miejscu tego pana nie byłbym tak spokojny. 2 września 1992 roku, po sporządzeniu notatki, oficer dyżurny komisariatu przekazał informację o morderstwie do KRP Praga Południe. Natychmiast na miejsce wyruszyła ekipa wywiadowców. Na ulicy Zorzy w Aninie czekał na nich Jan Jaroszewicz. Od wielu godzin telefonował do rodziców. Zaniepokojony ich milczeniem, 2 września przyjechał do Anina Hyundaiem. Było około w pół do pierwszej w nocy. Teraz ponownie wszedł do Willi w towarzystwie policjantów. Po chwili okazało się, że nie żyje także Alicja Solska. Jan Jaroszewicz na wieść o śmierci matki. Zasłabł. Wkrótce na miejscu zjawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza, technik kryminalistyki, specjalista od daktyloskopii i biolog. Niewiele później i ja pojawiłem się w Aninie przed willą Piotra Jaroszewicza na ulicy Zorzy 19. Stały tam już policyjne samochody. Zjeżdżali się dziennikarze. W tym czasie o zbrodni nie wiedział jeszcze Andrzej Jaroszewicz. Starszy syn. Piotra Jaroszewicza. Wtedy prowadziłem firmę w Gdańsku. Przyjechałem rano do pracy o godzinie chyba 8.30, było to 2 września, wspomina Andrzej Jaroszewicz. Doba minęła od zbrodni. Mieliśmy w pracy taki zwyczaj, że sekretarka rano przynosiła mi teczkę i kawę i tego dnia mówi: Szefie, chciałem Ci powiedzieć smutną nowinę. Podali w radiu, że Pańscy rodzice nie żyją. Ja za telefon i dzwonię do żony. Ona nic nie wiedziała o tym, co wydarzyło się w Aninie. Oddzwoniła do mnie po piętnastu minutach, że dzwoniła do Janka i zastała go w Aninie, ale on ją uspokajał, że nic się nie stało, ale ja już w radiu usłyszałem komunikat o śmierci. Potem zapytałem Janka, dlaczego nie powiedział nam o śmierci ojca. On stwierdził, że prokuratorzy mu zabronili. Nie sądzę, aby prokuratorzy tak się zachowali. Cały świat już o tym wiedział, a on ukrył to przed nami. O godzinie dziesiątej wyjechałem do Warszawy. Przyjechałem do Warszawy przed czternastą. Dopiero w Aninie dotarło do mnie, co się wydarzyło. Była masa ludzi na ulicy, a w domu policjanci, prokuratorzy. Tam wycieczki przyjeżdżały. Niektórych ludzi znałem, to byli wysocy przedstawiciele służb, jednak oni nie przyjechali rozwiązywać sprawy, ale popatrzeć, oceniał Andrzej Jaroszewicz. Zbrodni dokonano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku. Byłego premiera zaatakowano w salonie telewizyjnym na parterze. Potem napastnicy przenieśli Piotra Jaroszewicza na górę, jego ciało znaleziono w gabinecie na pierwszym piętrze. Zwłoki znajdowały się na fotelu w nienaturalnej pozycji. Szyja była związana skręconym kręconym góralską ciupagą rzemieniem. Ponadto prawa ręka Jaroszewicza nie była skrępowana, być może w celu wskazania albo podpisania czegoś. Gospodarzowi zadano wiele ciosów w głowę i klatkę piersiową, twardym narzędziem w rodzaju tłuczka do mięsa. Miał rozpiętą koszulę i mocno zakrwawiony tors. Wbijano mu w pierś korkociąg, przygaszano na nim niedopałki, a jednocześnie. Bandażowano mu głowę, podawano leki i wodę. Ojciec był bardzo maltretowany, bili go, cucili, przechodził bardzo ciężkie tortury, mocno cierpiał, wytrzymał do końca wspomina Andrzej Jaroszewicz. Nie spałem po tym, co zobaczyłem przez dwa i pół tygodnia. Mordercy maltretowali go prawdopodobnie od godziny 23.50 31 sierpnia. Piotr Jaroszewicz umarł około czwartej 1 września. Blisko półtorej godziny wcześniej zginęła Alicja Solska. Dom był splądrowany, ale w specyficzny sposób, jakby na pokaz, aby zasugerować rabunkowy motyw zbrodni. Wyważono drzwi sekretarzyka, z biblioteczki wyrzucono kartony ze zbiorami banknotów. Żadnego nie zabierając. Nie została skradziona biżuteria, kolekcja znaczków pocztowych, cenne obrazy czy książeczki czekowe. Otwarta na oścież była szafa skarbiec, a jej zawartość wyrzucona na podłogę. W metalowej szafie przeznaczonej do przechowywania broni brakowało sztucera Steyr Mannlicher. Bandyci zadali sobie sporo trudu, aby zrobić bałagan w kuchni. Wyrzucili na podłogę zawartość wszystkich szuflad i szafek. Tymczasem nie usiłowali, a może nie musieli, włamywać się do sejfu. Z mieszkania zniknął jedynie damski zegarek Schaffhausen, dwie krótkie sztuki broni oraz unikatowy fiński nóż, podarowany przez Ministerstwo Obrony Finlandii. Alicję Solską znaleziono w małej łazience, miała swoją, a Jaroszewicz swoją, większą. Leżała w wannie na kołdrze, Skrępowano jej ręce i nogi, a pod głowę podłożono poduszkę. Wyglądało to tak, jakby napastnicy zatroszczyli się, aby było jej wygodnie. Nie mogła się jednak z tych więzów uwolnić. Solska nie była maltretowana przed śmiercią. Dziwna sytuacja. Związali ją i położyli w wannie, nikt jej nie maltretował, jakby miała uniknąć śmierci. Swoimi wątpliwościami dzieli się ze mną jeden z policjantów obecnych wtedy na miejscu zbrodni. Być może potem zmieniły się warunki gry i ona musiała zginąć. Wtedy jednak nikt na to nie zwracał uwagi, pod uwagę był praktycznie brany tylko jeden motyw rabunek. Przyjęto, że Solską zastrzelono ze sztucera Steyrmann-Lischer, jednak łuski od sztucera nie znaleziono. Ponadto w tak małym pomieszczeniu jak Łazienka oddanie strzału ze sztucera mogłoby być fatalne w skutkach dla strzelającego. To niewątpliwie musiał być bardzo wprawiony strzelec. Noc z 31 sierpnia na 1 września 1999 roku była deszczowa. Wiał wiatr. Spałem już, gdy obudziło mnie szczekanie psa, a właściwie natarczywe ujadanie, powiedział mi 2 września 1992 roku sąsiad byłego premiera. Oni mają dużego czarnego schnaucera. Ten pies jednak nigdy nie zachowywał się w ten sposób. Pies Jaroszewiczów był szkolony, wpuszczał do domu tylko około 30 osób, których zapachy znał. Kobieta mieszkająca nieopodal willi Jaroszewiczów powiedziała mi natomiast, że około godziny drugiej w nocy słyszała strzały. Bałam się wyjść przed dom, gdyż tu często zdarzały się napady na przechodniów. Sąsiedzi Jaroszewicza twierdzili, że był on wyjątkowo mało kontaktowym, ale bardzo opanowanym człowiekiem. Żył praktycznie w izolacji, z nikim nie utrzymywał kontaktów. Czasami tylko pod dom podjeżdżały samochody. Przyjeżdżali jego synowie lub koledzy z dawnych czasów, opowiadała mi wówczas Krystyna Kwiatek, sąsiadka byłego premiera. Dwa miesiące temu widziałam, jak około północy przyjechał tu Gierek. Wcześniej przez kilka dni była u nich rodzina pani Alicji z Kanady. Inni sąsiedzi także utrzymywali, że goście do Jaroszewiczów przyjeżdżali głównie nocą. On w dzień praktycznie nie wychodził, a pani Alicja przychodziła czasami do sklepu. Jaroszewicz nie wychodził na spacer z psem wcześniej niż o dwudziestej trzeciej. Gdy ktoś szedł ulicą, to on szybko przechodził na drugą stronę. Kiedyś widziałam go nieogolonego, z dużym zarostem. Sprawiał wrażenie człowieka wystraszonego. Sąsiad, mieszkający naprzeciwko Jaroszewiczów, powiedział mi, że wcześniej mieli go z posie, ale była to osoba spoza Anina i z nikim nie rozmawiała. Jakieś pięć lat temu ona odeszła i od tej pory raz w tygodniu przychodził ktoś do sprzątania. W dzień po zabójstwie rozmawiałem także z księdzem Wiesławem Kalisiakiem, ówczesnym proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Aninie. Powiedział mi, że z Jaroszewiczem zetknął się dwukrotnie. Pierwszy raz spotkałem Piotra Jaroszewicza w jego gabinecie w Alejach Ujazdowskich. Miałem wówczas poważne problemy z załatwieniem blachy na pokrycie kościoła. Następnego dnia po wizycie u premiera miałem telefony z kilku hut. Drugi raz spotkałem go na jego posesji, gdy pracował w ogródku. Powiedział mi, że to dla niego najlepszy relaks i odpoczynek. Nie. Do kościoła nie chodził. Ojciec nie prowadził zbyt dużego życia towarzyskiego, ani kiedy był premierem, ani na emeryturze. To nie był ten charakter. Raczej ogród, praca fizyczna, pisał wspomnienia. Spotykał się tylko ze swoimi byłymi współpracownikami. Czasem jego żona jechała do Krawcowej, sam ją zawoziłem. Mówił w listopadzie 2021 roku przed sądem Andrzej Jaroszewicz. Zdaniem osób, które dobrze znały Jaroszewiczów, w grę nie wchodził napad rabunkowy. Tu wokół mieszka wiele znacznie majętniejszych osób. Stanowiących łatwiejszy i lepszy cel napadu. W domu nie było żadnych śladów włamania, nic wartościowego nie zostało skradzione. Mordercy nie zabrali złota czy obrazów, zginęło tylko kilka zegarków, mówił Andrzej Jaroszewicz. Mordercy zabrali notatki ojca. Nie ma ich w domu. Tak mówił zaraz po wykryciu zbrodni Jan Jaroszewicz. Potem jednak dodał, że z domu zginęło trzy tysiące dolarów, które dzień wcześniej oddał ojcu. I zapewne w tym momencie śledczym ulużyło. Mieli bowiem motyw rabunkowy, a nie polityczny. Do domu przy ulicy Zorzy XIX nie było łatwo się dostać. To solidna, przedwojenna willa, wybudowana przez holenderską rodzinę Lotte. Po wojnie rząd oddał ją do dyspozycji Juliana Tuwima, który wrócił do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Na początku lat 60. zamieszkał tu Piotr Jaroszewicz. Od tego czasu willa była zawsze dobrze strzeżona. Zaś w stanie wojennym przed domem stało zawsze kilka milicyjnych radiowozów. W latach 90. nikt nie widział tam już jednak żadnej obstawy. Znikła wraz ze starym ustrojem. Znając ostrożność Jaroszewiczów, trudno przypuszczać, aby wpuścili do domu obcą osobę. Klucze do domu mieli tylko oni i syn Jan. Nie miał ich natomiast Andrzej Jaroszewicz. Niepożądany gość mógł się tu dostać jedynie przemocą. Jednak gdy dzień po zbrodni oglądałem z zewnątrz dom, nie zauważyłem nigdzie śladów włamania. Również policjanci i prokuratorzy nie potwierdzali, aby do niego doszło. Pomimo oględzin przez licznych, a może zbyt licznych śledczych, nie znaleziono odpowiedzi, w jaki sposób zabójcy dostali się do domu Jaroszewiczów. W kilka dni po zbrodni wróciłem na ulicę Zorzy 19 szukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zabójcy weszli do domu byłego premiera. Na ulicy jest pusto. Pod domem stoi jednak policyjna Nysa, a na podwórku polones. Na bramie ktoś zawiesił wiązankę czerwonych kwiatów. Dzwonię po kilku minutach, drzwi otwiera mi cywil, odmawiając jakichkolwiek informacji. Jednak udaje mi się z niego wydobyć, że na miejscu zbrodni znaleziono wiele śladów, które mogą pomóc w wykryciu sprawców. Jak ustaliłem, były to między innymi ślady chińskiego trampka double Coin oraz odciski palców. Do dziś jednak nie naprowadziły one na trop zabójców. Wtedy jednak wydawało się, że rozwiązanie tajemniczej zbrodni jest na wyciągnięcie ręki. Próbuję sprawdzić, jaką drogą mordercy dostali się na teren posesji Jaroszewiczów. Obchodzę hektarową działkę. Przedostanie się na jej teren nie powinno stanowić problemu nawet dla dziecka. Jednak aby dostać się do willi, należałoby sforsować kraty w oknach lub wdrapać się na piętro co także śledczy wykluczyli. Oczywistym wydaje się, że mordercy zostali wpuszczeni do domu, a być może byli nawet wcześniej do niego zaproszeni przez któreś z małżonków. Ta zbrodnia na pewno nie była dokonana na tle rabunkowym. Bandyci mieli w zasięgu rąk wiele cennych przedmiotów, jednak nie wzbudziły one ich zainteresowania. Przyszli tu w konkretnym celu. Interesowały ich prawdopodobnie dokumenty będące w posiadaniu Piotra Jaroszewicza, dokumenty kompromitujące wiele wpływowych osób. Mordercy dokładnie wiedzieli, po co przyszli. Piotr Jaroszewicz nie wiedział, jakie są intencje nocnych gości. Niestety w czynnościach śledczych na miejscu zdarzenia popełniono dziesiątki szkolnych uchybień. Zignorowano między innymi zeznania świadka, który twierdził, że widział jak z willi 1 września nad ranem wychodziła kobieta i dwóch mężczyzn. Tego wątku nikt nigdy nie podjął. Prawdopodobnie odjechali czerwonym Polonezem, który był widziany na ulicy w pobliżu domu Jaroszewiczów w nocy z 31 sierpnia na 1 września. Jak ustaliłem, ten sam samochód Widywano przez kilka dni przed zbrodnią w okolicy domu byłego premiera. Pogrzeb Piotra Jaroszewicza i Alicji Solskiej ściągnął na cmentarz komunalny, dawny wojskowy, tłumy. Wśród żałobników pojawili się policyjni wywiadowcy. Wnikliwie obserwowali wszystkich uczestników pogrzebu, licząc zapewne na to, że pojawią się tam także mordercy. Czy zabójcy przyszli na pogrzeb swoich ofiar? Tego nie wiem i nie wie tego policja, mimo skrupulatnej obserwacji żałobnego konduktu. Był natomiast Edward Gierek z żoną Stanisławą. Towarzyszył im Jan Szydlak w latach 1976-1979 wicepremier. W domu pogrzebowym Gierkowa serdecznie przywitała się z mieszkającą w Kanadzie córką Alicji Solskiej, która wydawała się jakby obojętna. Edward Gierek witał się z nielicznymi żałobnikami. Nie przywitał się jednak z Wojciechem Jaruzelskim. Już wtedy pojawiły się spekulacje, że to autor stanu wojennego mógł mieć związek z mordem w Aninie. Obok Jaruzelskiego stali Jerzy Urban. Leszek Miller, Aleksander Kwaśniewski i Mieczysław Rakowski. Zaś warte przytrumnie pełnili Edward Gierek, Edward Babiuch, Józef Czyrek, Władysław Kruczek, Tadeusz Wrzaszczyk, Mieczysław Jagielski, Józef Kępa, Józef Pinkowski, Stanisław Kociołek. Stara Gwardia partyjnych towarzyszy. Warty wyznaczał Aleksander Kopeć, były wicepremier, główny organizator uroczystości pogrzebowych. I to on, a nie Gierek, przemawiał nad grobem. Kopeć przypomniał Zebranym, że żyją w państwie prawa i że on wierzy, iż to państwo prawa doprowadzi do postawienia sprawców mordu przed obliczem sprawiedliwości. Historia oceni, które z zarzutów wobec niego pozostaną prawdziwe. Powiedział między innymi o Jaroszewiczu. Mam pretensję, że ojca nie pochowano z honorami należnymi premierowi, że nie miał pogrzebu wojskowego. Ojciec był wielkim patriotą. Szedł do Polski z dalekiej Syberii, trafił do wojska, do oddziału Berlinga. Przeszedł od Lenino do Berlina, miał stopień generała. Był osiemnaście lat wicepremierem, dziesięć lat premierem. Czy nie zasłużył sobie na wojskowy pogrzeb? Pyta retorycznie Andrzej Jaroszewicz. Od dnia zbrodni pojawiały się liczne spekulacje na temat jej motywów. Od początku sugerowano działania KGB lub zemstę polityczną. Mówiło się wówczas, że następny do odstrzału będzie Edward Gierek. Niektórzy dziennikarze niepokoili się o bezpieczeństwo mieszkającego także w Aninie Edwarda Babiucha, premier w 1980 roku. Pytali go, czy nie boi się podobnej zemsty ze strony KGB lub agentów innych wywiadów? Jednak śledczy od początku na poważnie brali pod uwagę jedynie pospolity bandycki napad. I wydaje się, że chcieli koniecznie na ten trop skierować śledztwo. Zbrodni na tle politycznym wydarzyło się w Polsce niewiele. Natomiast zabójstw starszych ludzi mieszkających samotnie, a uchodzących za zamożnych. Było w Warszawie w ciągu ostatnich lat kilkanaście. Niektóre z nich miały nawet podobne cechy, a ich sprawcy nie zostali wykryci do dziś, padły wyraźne sugestie w wydawanym przez komendę główną policji magazynie kryminalnym 997. Tymczasem prokurator Zbigniew Żelaźnicki oficjalnie zdawał się nie ograniczać do wątku rabunkowego. Żadnego motywu tej zbrodni nie można wykluczyć. Mówił mi wówczas. Wyniki ekspertyz, jakie wpłynęły w ostatnich dniach, wydają się potwierdzać naszą hipotezę co do liczby sprawców i sposobu dostania się do willi. Są podstawy, aby twierdzić, iż zbrodni nie dokonała jedna osoba. Jest pewna grupa osób, którą się interesujemy. W niemal dwa lata po zbrodni potwierdził prokurator Zbigniew Goszczyński. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszej fazie śledztwa dopuszczono się wielu zaniedbań i przeoczeń, a sporo śladów po prostu zadeptano lub zignorowano. Niefrasobliwość śledczych była wielka. Zlekceważono choćby sposób wiązania ofiar oraz fakt, że jednocześnie znęcano się nad Piotrem Jaroszewiczem i podawano mu lekarstwa. Nie brano pod uwagę przyzwyczajeń gospodarzy domu, sugestii rodziny. Miałem przewagę nad śledczymi, ponieważ znałem ojca. Pewne sprawy mogłem wyczuć, na przykład przyzwyczajenia ojca, wspomina Andrzej Jaroszewicz. Uderzyła mnie natomiast duża ilość funkcjonariuszy, prokuratorów i innych ludzi, którzy swobodnie chodzili po całym domu, jakby go zwiedzali. To wyglądało tak, jakby nikt nie panował nad tym śledztwem. Dopiero w kwietniu 1994 roku Zenon Smolarek, ówczesny komendant główny policji, Powołał specjalną grupę policyjną, która miała znaleźć morderców. Na jej czele stał Ryszard Wojaczyk, legendarny poznański policjant, który wsławił się ujęciem Edmunda Kolanowskiego, nekrofila rasującego na poznańskich cmentarzach, oraz zatrzymaniem złodziei sarkofagu świętego Wojciecha z bazyliki archikatedralnej w Gnieźnie. Ryszard Wojaczek zmarł w 2010 roku. Jednak w 1995 roku przez kilka dni byłem z nim w Sudetach. Wtedy dużo rozmawialiśmy o zbrodni w Aninie. Śledztwo w sprawie morderców państwa Jaroszewiczów było najważniejszym w moim życiu, mówił mi wojaczyk. Moi poprzednicy zrobili wiele błędów w fazie wstępnej. Niektórych nie sposób już było odwrócić. Wojaczyk twierdził, że istotna dla śledztwa. Okazała się ekshumacja sznaucera Jaroszewiczów. Remus był bardzo przywiązany do zamordowanych, jednak tuż po zbrodni zniknął. Gdy wrócił po pewnym czasie, był jakiś nieswój i niebawem zdechu. Nikogo to nie dziwiło, nikt się tym nie interesował, gdyż kynolodzy twierdzili, że to naturalna reakcja na śmierć właścicieli. Wojaczyka to jednak nie przekonywało. Jak twierdził, trochę nieformalnie zakradł się do ogrodu Jaroszewiczów i odkopał psa. Sekcja wykazała, że zwierzę zostało ogłuszone potężnym ciosem. W tym samym czasie Ryszard Wojaczyk trafił w Aninie do domu samotnie mieszkającej 74-letniej kobiety. 19 maja 1992 roku był na nią napad. Do jej mieszkania wtargnęło dwóch bandytów, którzy zabrali cenną biżuterię. Kobieta była też torturowana. Na miejscu napadu widziano syrenę Bosto na numerach z Mińska Mazowieckiego. Tak wojaczyk wpadł na trop Wacława K., pseudonim Niuniek, do którego należał samochód oraz jego kompanów. W kwietniu 1994 roku prokuratura aresztowała podejrzanych. Wacława K., Jana K., pseudonim Krzaczek, i Henryka S., pseudonim Sztywny. Szef tej grupy, Krzysztof R., pseudonim faszysta, w tym czasie już siedział w areszcie, gdyż zabił nożem mężczyznę, który wtrącił się do kłótni między nim a jego konkubiną Jadwigą. Cała czwórka pochodziła z Mińska Mazowieckiego. W domu Niunka znaleziono fiński nóż. Taki sam, jak zginął z willi Jaroszewiczów. Wacławka twierdził, że nóż kupił na bazarze. Główną rolę w bandzie odgrywał faszysta. Ten syn milicjanta wielokrotnie przechwalał się, że jednym ciosem uspokajał najgroźniejsze psy. To jest wyjątkowo niebezpieczny człowiek, nieobliczalny i wysportowany. Imponuje mu filmowy Rambo, mówił mi jeden z mińskich policjantów. Sam bałbym się do niego pojechać. Krzysztof R. wsławił się jako przywódca buntu więźniów w zakładzie karnym w Czarnym w 1989 roku. Przez lata miał wyjątkowe poważanie wśród recydywy. Gdy pytałem go o sprawę Joroszewiczów, to milczał, wspominał Ryszard Wojaczek. Natomiast bardzo chętnie rozmawiał na inne tematy. Jest bardzo elokwentny. Faszysta jednak nie do końca unikał tematu zbrodni w Aninie. Byłem jedynym dziennikarzem, z którym Krzysztof R korespondował z więzienia. Napisał do mnie między innymi Kto zabił Jaroszewiczów? Na pewno nie recydywa. Morderców trzeba szukać w jego mrocznej przeszłości. To jest tajemnica, którą zabrał do grobu. Tak mroczna, jak droga do piekła. Faszysta pisał także do mnie, że domaga się przesłuchania w stanie hipnozy. Było to efektem tego, że wcześniej został poddany badaniom wariografem. Wtedy, początkujący w tej specjalizacji biegły, stwierdził, że prawdopodobieństwo, iż to właśnie podejrzani dokonali tej zbrodni, wynosi 9: w skali od 0 do 10. Prokurator Artur Kasyk, powołując się na ten dowód, uznał, iż z testów na wykrywaczu kłamstw wynika, że oskarżeni mogli dokonać morderstw. Wobec czego faszysta zażądał przesłuchania w stanie hipnozy. Na co nie chciała zgodzić się prokuratura. W styczniu 1995 roku faszysta napisał do mnie: Ja mam czyste sumienie i nie obawiam się żadnej hipnozy. To może oni się tego obawiają. Bo ze świadomości można wymazać wszystko, ale nie z podświadomości. A tak prywatnie, do pana wiadomości, to mam to wszystko w nosie, bo nie ja ich pomordowałem. 21 października 1996 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie rozpoczął się proces oskarżonych o zabójstwo Jaroszewiczów. Głównym dowodem w sprawie miało być zeznanie konkubiny Krzysztofa R., która zeznała, że on i Wacław K. Planowali napad na starego prykas Anina. Jednak w czasie rozprawy kobieta odmówiła zeznań i zakomunikowała, że w czasie śledztwa zmuszono ją do obciążenia konkubenta. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nie jestem najemnikiem Mossadu ani KGB, co sugeruje syn zamordowanych Andrzej Jaroszewicz, mówił podczas rozprawy faszysta. To on może mieć coś wspólnego z tymi zabójstwami. Odziedziczenie spadku rozwiązałoby jego problemy finansowe. Krzysztof R. wnioskował wówczas, bezskutecznie, aby pozbawić Andrzeja Jaroszewicza prawa występowania w procesie jako oskarżyciela posiłkowego. Twierdził, że syn byłego premiera sugerował w wywiadach prasowych, że morderstwo ma podtekst polityczny, a oskarżeni działali na zlecenie MOSADu lub KGB. Gdybym to ja zabił Jaroszewiczów, to nikt z moich wspólników nie przeżyłby tego, zapewniał faszysta. Jaroszewiczów zabili SBC, a to dochodzenie to bzdura, niemal krzyczał. Prawdziwy zwrot w procesie nastąpił, gdy Andrzejowi Jaroszewiczowi ponownie okazano nóż fiński, który miał należeć do jego ojca. Nie mogłem wtedy zaznać, że to jest ten sam nóż, który mój ojciec dostał od prezydenta Finlandii, wyjaśnia syn byłego premiera. Wiedziałem, że do Polski trafiło 16 takich noży, dlatego powiedziałem, że on jest taki sam. Proces zakończył się w 2000 roku prawomocnym uniewinnieniem oskarżonych. Po latach cała czwórka dostała po 40, 50 tysięcy złotych odszkodowania za niesłuszne aresztowania. Niewykluczone, że gang faszysty był w wili Jaroszewiczów, ale już po dokonaniu zbrodni. Taką wersję wydarzeń przedstawił mi kilka lat temu Ryszard Wojaczyk. Gdy rabusie zobaczyli, co się wydarzyło, pospiesznie uciekli, zabierając ze sobą to, co mieli pod ręką. Wojaczyk wiedział, że faszysta i jego ludzie nie mieli związku ze zbrodnią, ale śledczy potrzebowali znaleźć winnych, więc kurczowo trzymali się wersji o złodziejach, którzy stali się okrutnymi mordercami. Ryszard Wojaczyk wyznał mi, że w czasie, gdy zajmował się tą sprawą, usiłowano go pozbawić życia. Zdarzenie to miało miejsce w centrum Warszawy. Strzelano do mnie z jadącego samochodu. Niewątpliwie mordercami Jaroszewiczów byli zawodowcy, którzy przyszli po dokumenty lub informacje, które chcieli uzyskać od byłego premiera. On mógł zginąć zarówno ze względu na swoją wiedzę, jak i niewiedzę. Dlaczego ona zginęła? Nie wiem, mówi osoba blisko zaprzyjaźniona z rodziną Jaroszewiczów. Dotychczas pojawiły się trzy wersje, o jakie dokumenty mogło chodzić. Redaktor Bochdan Roliński twierdził, że Jaroszewicz dowiedział się od Karola Świerczewskiego o tak zwanych matrioszkach, czyli radzieckich agentach, którzy pełnią funkcję sobowtórów ważnych polskich polityków. Jaroszewicz miał ponoć mieć wiedzę na temat konkretnych matrioszek w polskiej polityce. I dlatego zginął. Wersja ta jest mało prawdopodobna, gdyż ewentualne matrioszki w dniu śmierci Jaroszewicza zapewne były już na tamtym świecie lub bardzo blisko. Nic im już nie mogło zagrażać. W 2007 roku Biuro Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji stwierdziło, że zabójstwo Jaroszewiczów miało związek z archiwum hitlerowskim którego część Jaroszewicz zatrzymał w Radomierzycach w 1945 roku, gdzie dotarł wraz z Tadeuszem Steciem i generałem Jerzym Fronkowiczem. Według analityków policyjnych, dokumenty te trafiły do prywatnego archiwum Jaroszewicza i zawierały informacje kompromitujące polityków i biznesmenów z wielu państw. Za tą wersją. Miałyby przemawiać tajemnicze okoliczności śmierci Tadeusza Stecia, Jerzego Fonkowicza i samego Piotra Jaroszewicza. To moim zdaniem hipoteza daleka od prawdy, ale jest znacznie wygodniejsza dla zleceniodawców morderstwa byłego premiera. Kto bowiem będzie ścigał mścicieli strzegących mrocznych tajemnic Hitlerowskiego Archiwum? Pomysł na dobry film sensacyjny. Ale nie na rozwiązanie tej zbrodni. Znacznie bliższa prawdy może okazać się wersja, że w archiwum Jaroszewicza znajdowały się dokumenty obciążające Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka i innych polityków z lat 80.. Wątek ten pojawił się podczas procesu bandy faszysty, zeznający wówczas jako świadek Aleksander Kopeć. Stwierdził, że Piotr Jaroszewicz w 1981 roku pokazał mu teczkę, w której było około 50-70 stron dokumentów nigdy wcześniej niepublikowanych. Był tam m.in. raport o proteście robotników z Radomia w czerwcu 1976 roku, materiały o kulisach 8 zjazdu PZPR, dokumenty o strajku w Lublinie w 1980 roku. Kopeć stwierdził, były to dokumenty naganne dla pewnych osób. Świadek nie chciał jednak ujawnić, kogo ma na myśli. Zeznał jednak, że Jaroszewicz, z którym przyjaźnił się od lat, pisał na maszynie pamiętnik. Miał on około 1800 stron objętości. Były premier chciał ponoć, aby wydano go dopiero po jego śmierci. Jednak pamiętnika, Nigdy nie odnaleziono. Gdy pytam Andrzeja Jaroszewicza, czy wie o jakie dokumenty mogło chodzić mordercom, odpowiada. Wiele razy pytałem ojca, czy ma jakieś dokumenty, które dla innych mogłyby być niewygodne. Odpowiadał mi niezmiennie, abym dla własnego bezpieczeństwa nie pytał go o to nigdy. Nikt ze śledczych nie szukał jednak tajnych dokumentów, o których istnieniu mówiło wielu świadków. Śledczych nie zainteresował też wątek rodzinny. Wychodzono z założenia, że Jaroszewiczowie byli zgodną rodziną, zatem nie próbowano szukać ewentualnych konfliktów. Choć ich nie brakowało. Na miesiąc przed tragedią z Kanady do Anina przyjechała z dziećmi córka Solskiej, Hanna. Solska uwielbiała swoje wnuki. W tym czasie Andrzej Jaroszewicz wyjechał do rodziny we Włoszech. Po powrocie odwiedził ojca i macochę. Było to w piątek, 28 sierpnia. Wtedy ostatni raz widziałem ich żywych. Zastałem w domu lodowatą atmosferę, jaka nigdy wcześniej nie miała tam miejsca. Czułem, że coś jest nie tak. Andrzej Jaroszewicz nie chce wchodzić w szczegóły. Wspomina jedynie, że pod koniec wizyty zapytał, kiedy może przywieźć prezenty, które ma dla nich z Włoch, zaś Alicja Solska. Odpowiedziała pospiesznie, że tylko nie w poniedziałek, 31 sierpnia, ale innego dnia. Tak. W poniedziałek do Kanady odlatywała córka i wnuki Solskiej. To by mogło tłumaczyć, że nie chciała planować żadnych spotkań na ten dzień. Jednak tym razem nie odprowadziła ich na lotnisko, co zawsze robiła. Została w domu, co było bardzo dziwnym zachowaniem. Zaskakującym był też fakt, że tego dnia, poniedziałek 31 sierpnia, nie wpuszczono do domu Tadeusza Wrzaszczyka, byłego wicepremiera, mimo że w tym dniu był umówiony z Piotrem Jaroszewiczem. Wyglądało to tak, jakby na kogoś czekano na kogoś, dla kogo rezygnuje się z własnych przyzwyczajeń i planów. Czy ktoś w tym domu wiedział? Jaka to będzie wizyta? Braliśmy pod uwagę także udział rodziny w zbrodni, ale to szybko upadło. Nikt tym na poważnie się nie zajmował, mówił mi przed laty jeden ze śledczych. Chociaż ja czułem, że może być jakieś drugie dno tej sprawy, że ci ludzie mogą sporo wiedzieć, to nie była idealna rodzina. Nie zauważyłem, aby Jan przejmował się śmiercią ojca. Jednak na wieść o śmierci matki zasłabł. Tak jakby był przygotowany na śmierć ojca, a na matki nie. Warto przypomnieć, że Jan odmówił policji ujawnienia zawartości tajemniczej wiśniowej kasetki, która była w sejfie i którą zabrał bez czyjegokolwiek sprzeciwu. Były dwa protokoły otwarcia sejfu. Pierwszy z 4 września 1992 roku i drugi protokół sporządzony Kilkanaście dni później. W pierwszym zapisano po kolei, co w nim było: między innymi, pudełko z białymi kamieniami brylanty. Natomiast w drugim protokole już nie było pudełka z białymi kamieniami. Zastanawiające jest również, że nie odnaleziono testamentu Piotra Jaroszewicza, chociaż wiadomo, że istniał. Nikt go nie szukał. Był tylko testament Solskiej, w którym wydziedziczony został Andrzej Jaroszewicz. W tej sprawie rzeczą charakterystyczną jest, że sprawcy działali jak agenci ze służb specjalnych. Z jednej strony stworzyli pozory napadu rabunkowego, ale nie zostawili śladów. Torturami wyciągali informacje, zaś podwójne zabójstwo stało się koniecznością. Jeszcze wiele lat po zbrodni jej mocodawcy skutecznie zacierali ślady. W rękach policji były trzy odciski palców: z ciupagi, okularów słonecznych leżących na biurku byłego premiera i z szafy w jego gabinecie. Żaden nie należał do zamordowanych, członków ich rodziny, znajomych czy też do śledczych. W 2001 roku wprowadzono system automatycznej identyfikacji odcisków palców. Pojawiła się zatem szansa na identyfikację śladów. Czekano z tym cztery lata. Gdy jednak w 2005 roku postanowiono wrócić do sprawy, okazało się, że z akt, które policja dostała z warszawskiego sądu, zniknęły folie daktyloskopijne z tymi śladami. W tej sprawie wszczęto śledztwo. Jednak nikomu nie postawiono zarzutów, a dochodzenie umorzono. W 2018 roku dziennikarz Tomasz Sekielski obwieścił, że odnalazł zaginione folie. Okoliczności tego zdarzenia oraz miejsce odnalezienia zaginionych dowodów do dziś budzą wątpliwości. Jak się okazało, znajdowały się one w domu Jana Jaroszewicza. W 2010 roku odebrał on z sądowego depozytu rzeczy rodziców, wśród których znajdowały się zaginione folie daktyloskopijne. Pudło miał otworzyć rzekomo dopiero w 2018 roku. Jest dla mnie dziwne, że Jan dopiero po ośmiu latach otworzył pudło z rzeczami zamordowanych rodziców. On to dostał, ale nie otworzył. Czy to jest możliwe? Powątpiewa Andrzej Jaroszewicz i dodaje. Sąd wiedział, że jest nas dwóch spadkobierców po ojcu i powinien także mnie powiadomić, że jest to pudło. To dziwna sytuacja, że po tylu latach znalazły się folie daktyloskopijne i to u Jana. Czemu brat nie powiadomił pana, że dostał to pudło? Pytam. On twierdzi, że prokuratura mu na to nie pozwoliła. Zachowanie Jana od początku było dziwne. Przypomnijmy, że prokuratura stwierdziła, że sprawdzono znalezione przez Sekielskiego odciski palców i nie należą one do żadnego z zatrzymanych w 2018 roku członków gangu karateków. Kto zatem zostawił je w mieszkaniu byłego premiera? Na początku 2018 roku ujęto trzech podejrzanych o dokonanie zbrodni w Aninie. Prokuratorzy i policjanci dokonali przełomu. Stwierdził wówczas Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. W sierpniu 2020 roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces kolejnych domniemanych zabójców małżeństwa Jaroszewiczów. Kim są oskarżeni? Robert S., Marcin B. oraz Dariusz S. Poznali się w sekcji karate AZS, działającej przy dawnej wyższej szkole inżynierskiej w Radomiu. Stąd nazwa gang karateków, który w latach 1993-1995 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych w całej Polsce między innymi w łomiankach, Radomiu, Trójmieście, Puławach czy Kazimierzu Dolnym. Podczas napadów w Kostrzynie. Śmiertelnie postrzelili właściciela posesji. W czasie napadu w nowym dworze mazowieckim zginął jeden z członków gangu, którego postrzelił właściciel posesji. Robertowi S zarzucono także dokonanie zabójstwa małżeństwa S w Gdyni oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Izabelinie. Jednak według samej prokuratury gang karateków zaczął działać w 1993 roku. Kilka miesięcy po zbrodni w domu Jaroszewiczów. Jednak śledczy twierdzi, że był to prawdopodobnie pierwszy napad tego gangu. Do zatrzymania bandytów przyczyniła się sprawa porwania dziesięcioletniego chłopca w centrum Krakowa w styczniu 2017 roku. Jak się okazało, karatecy mieli także związek z uprowadzeniem i zabójstwem krakowskiego biznesmena Zbigniewa P. w 2013 roku. Subskrybuj kanał MPGO GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.